Sebastian, no ja teraz będę miała z tobą bardzo poważny wywiad i bardzo poważne pytania, więc skup się. What? Na razie pytanie, czy trudno było wsadzić? No nie! Nie. Ale o żonę pytasz. O żonę czy o żonę? That's what she said. Co wsadzałeś? Taka subtelna różnica. Jak w maselko. Jesteśmy u naszych przyjaciół z Eugene Dean z Poznania, z takich wariatów bardzo skromnych, ale bardzo pozytywnie zakręconych i jeden z przedstawicieli, największy, co na obrazku mamy załączonym. Najbardziej dorodny. Dorodny taki, najbardziej dorodny, jurny, wielki, bogaty po prostu. No. Mam do ciebie dzisiaj kilka pytań, ale pytań takich trochę innych. Okay. Zaczynamy, bo to będzie fajne. Ale będą podchwytliwe? Będą bardzo fajne, więc pierwsze pytanie. No dobra. Co ostatnio wsadziłeś i było, czy było z tym ciężko? Wsadziłem do buzi pizzę 5 minut temu i było łatwo. A no pizzę zjadł, no tak. On nie ma problemu z wsadzaniem czegoś do buzi i tak, zjadaniem. Tak. That's what she said! Co łączy BMW, które zachowało z nieśmiesznym żartem? Że jedno i drugie jest odpadem. No nie, jak już wyjebało na jak już wyjebało dach, to już to jest po prostu odpadem. A jak ale jest, to jest na kołach, trochę, to też jest odpadem. Tak samo jak śmieliśmy się żart. Jest zielony. Ale na zmieszane. Jest bardzo ładny. Na zmieszane. Jest bardzo ładny. Jest naprawdę bardzo ładny. Co łączy BMW po dachowaniu i nieśmieszny żart? No to chyba równowaga jest. Rozwin? No, nie wiem, no fajne. BMW wydachowane to najfajniejsze BMW. Ja za to bardzo go szanuję, no. No co? No. Mimo tego, że jesteśmy w miejscu, gdzie zawsze odbywają się największe zloty BMW. Tak, zdecydowanie. I ja jedyne BMW, które szanuję, to na gruza, nie? Sytuacja taka. Facet, ubrany cały na czarno, czarna czapka, czarne włosy, czarny kombinezon, ubrany jest cały na czarno, czarne buty, idzie środkiem ulicy. Naprzeciwko jedzie czarne auto z czarnymi szybami, bez świateł. Jakim cudem oni się nie zderzyli? Powiem wymijająco, odpowiem tak jak Jan Paweł II, gdyby jeszcze żył. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. I się nie zderzyli. Dlaczego? To sam wymyślałeś? Czemu się nie zderzyli? Bo się widzieli. A dlaczego się widzieli? No bo oboje byli na czarno. Nie? Byłeś blisko. No bo jechali w dzień i się widzieli i się minęli, no. Jasno, no. Się ale widzieli. Myślałem, że koloratkę miał jak na czarno, nie? Jeszcze Maybacha widziałeś. Żart tego typu, że lećmy na słońce, spalimy się, no to polecimy w nocy. No właśnie, o to właśnie. A powiedz mi, jaka jest najdziwniejsza rzecz, którą trzymasz przy łóżku? Najdziwniejsza? Najdziwniejsza. Mojemu synowi ostatnio kupiłem hulajnogę trójkołową i tak mu się spodoba, że postanowił z nią spać, a że często śpi z nami, bo się w nocy budzi, to przyszedł z tą hulajnogą. Trzymam przy łóżku. To jest naprawdę podchwytliwe pytania, ale najdziwniejsza rzecz... Kuboty moje. Co? Moje kuboty. Co to klapki. Jest? Takie z... Nie, takie normalne. Ale z futerkiem? Nie, bez. Raczej nic dziwniejszego w łóżku jeszcze nie widziałem, poza trójkołową hulajnogą. Ciekawe rzeczy trzymają w łóżku, co? A jaki jest twój tajny, taneczny ruch i czy możesz mi go pokazać? Nie, no. Aczkolwiek mam swój okrzyk taneczny, ponieważ żonę swoją poznałem w klubie w ogóle. Można w klubie poznać miłość życia, okazuje się. I ja po prostu tańczyłem tak, jak taki Seba typowy i krzyczałem Omen! Omen! Krzycz to głośno! Tak, krzycz! Omen! To jest też twój taki sposób na podryt? Tak. Wyrwał żonę, słuchajcie, uczcie się! Ale wiesz co, wyszło mi tylko raz, już nie próbuję, więc. No, mam dwa. O. Pierwszy to są żaróweczki, a drugi to jest bagieta z masłem. Jest dobrze? Bagieta z masłem. No.
Dobra, ostatnie pytanie, bo bagieta z masłem. Jaka jest różnica pomiędzy Lego a seksem? Jak składasz Lego, to istnieje duża szansa, że nie dostaniesz rzeżączki. Klocki? Ale szczerze, szczerze. Szczerze? Wiesz czy nie wiesz? No, klocki zazwyczaj są suche. Szachmat! Bardzo dziękuję! Dziękuję. Wydaje mi się, że to inna pora dnia, bym sobie trochę lepiej poradził, ale tak czy tak wydaje mi się, że odpowiedzi były niezłe, nie? Eugene Drift Team. Warto z takimi chłopakami się dobrze bawić. Subskrybuj kanał Karolina Cekapilarczyk. Nowe odcinki co tydzień w niedzielę o godzinie 19:00.